Złota księga bajek. Opowieści ze wszystkich stron świata. Wydawnictwo Wilga. Jaś i Małgosia. Dawno, dawno temu, w maleńkiej chatce pośrodku lasu mieszkał sobie pewien bardzo ubogi drwal, a wraz z nim jego żona i dzieci, Jaś i Małgosia. Druga żona drwala często źle odnosiła się do dzieci i bez końca zrzędziła. Nie ma dość jedzenia dla nas wszystkich! Za dużo gąb do wyżywienia! Trzeba się pozbyć tych okropnych dzieciaków! Oznajmiła któregoś dnia i odtąd wciąż namawiała męża, aby porzucił swe dzieci w lesie. Wyprowadź je do lasu i zostaw tam, żeby nie mogło trafić z powrotem. Może ktoś je znajdzie i przygarnie. Zgnębiony drwal nie wiedział, co począć. Jaś, który podsłuchał kiedyś rozmowę macochy z ojcem, pocieszał siostrzyczkę. Nie martw się, jeśli nas zostawią w lesie, trafimy z powrotem. Wybiegł na chwilę z domu, napełnił kieszenie małymi białymi kamyczkami i wrócił do łóżka. Żona drwala tak długo wierciła mężowi dziurę w brzuchu, że ten wreszcie pewnego dnia o świcie wyprowadził dzieci daleko do lasu. Kiedy szli przez las, Jaś co jakiś czas upuszczał tu i tam małe, białe kamyczki na porośniętą mchem ziemię. W pewnym momencie drwal zebrał się na odwagę i wymamrotawszy jakąś wymówkę, zostawił dzieci, a sam zniknął w gęstwinie. Noc zapadła, a ojciec nie wracał. I Małgosia zaczęła rzewnie płakać. I Jaś też się bał, ale próbował nadrabiać miną i pocieszał siostrę jak mógł. Nie płacz, zaufaj mi. Przysięgam, że zaprowadzę cię do domu, nawet jeśli ojciec po nas nie przyjdzie. Na szczęście tej nocy była pełnia. Jaś zaczekał, aż światło księżyca ogarnie las swym zimnym blaskiem. Teraz daj mi rękę, powiedział do siostrzyczki. Dotrzemy bezpiecznie do domu, zobaczysz. Małe, białe kamyki błyszczały w świetle księżyca i dzieci odnalazły drogę do domu. Dostały się do środka przez uchylone okno, nie budząc rodziców. Zmarznięte i zmęczone, ale zadowolone, że są znowu w domu, cichutko ślizgnęły się do łóżeczek. Nazajutrz macocha, widząc, że Jaś i Małgosia wrócili, wpadła w prawdziwą furię. Tłumiąc gniew przy dzieciach, zamknęła drzwi sypialni i zaczęła wyrzucać mężowi, że nie wypełnił jej poleceń. Drwal, który miał słaby charakter, próbował się bronić. Wstydził się swego czynu, ale jednocześnie bał się okrutnej żony. Podła macocha zamknęła Jasia i Małgosię na cały dzień i dopiero wieczorem dała im trochę suchego chleba i łyk wody. Całą noc drwal z żoną kłócili się, a kiedy nadszedł świt, drwal znowu wyprowadził swoje dzieci w głąb lasu. Jaś, który nie zjadł swojej porcji chleba poprzedniego wieczoru, znaczył teraz drogę okruszynami. Ale chłopiec zapomniał o głodnych ptaszkach, które mieszkały w lesie. Ptaszki leciały w ślad za dziećmi i w mgnieniu oka wyjadły wszystkie okruszki.
Również i tym razem drwal posłużył się jakąś dziwną wymówką i zostawił dzieci w środku lasu same. Zostawiłem ślady, tak jak wtedy, szepnął Jaś do Małgosi pocieszająco. Ale kiedy zapadła noc, dzieci stwierdziły z przerażeniem, że okruszki zniknęły. Boję się, łkała Małgosia rozpaczliwie. Jest mi zimno, jestem głodna i chcę do domu. Nie bój się, pocieszał ją braciszek. Jestem tu, by się tobą opiekować. Jaś próbował dodać dziewczynce otuchy, ale i on zaczął się trząść ze strachu, kiedy wydawało mu się, że otaczają ich jakieś straszne cienie i że śledzą ich czyjeś oczy. Całą noc zmarznięte dzieci tuliły się do siebie u stóp wielkiego drzewa. Kiedy nastał świt, zaczęły wędrować po lesie, szukając ścieżki, ale wkrótce straciły wszelką nadzieję. Po prostu zabłądziły. Szły tak i szły, aż natrafiły na dziwną chatkę stojącą pośrodku polany. Ależ to piernik oblany czekoladą! Wysapał Jaś i odłamał kawałek piernikowego tynku ze ściany. A ten jest lukrowany! Wykrzyknęła Małgosia, biorąc do buzi następny kawałek. Zgłodniałe i zachwycone dzieci zaczęły zajadać w najlepsze, odłamując słodkie kawałki ścian. Ale pyszna! Powiedziała Małgosia z pełną buzią. Nigdy jeszcze nie jadła nic równie dobrego. Zostaniemy tutaj! Postanowił Jaś, chrupiąc orzechowe ciasteczko. Gdy już mieli zebrać się do zajadania drzwi, wtedy te bezszelestnie się otworzyły. No, 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 powiedziała jakaś staruszka, wychylając się przez próg z chytrą miną. Ale z was łaką mczuchy. Wejdźcie, wejdźcie, nie macie się czego bać. Mówiła dalej. Na nieszczęście dla Jasia i Małgosi słodka chatka należała do starej baby Jagi i służyła jako pułapka na dzieci. Jaś i Małgosia dostali się w bardzo nieprzyjemne miejsce. Sama skóra i kości! Przyjrzała się baba Jaga Jasiowi, zamykając go w klatce. Otoczę cię i zjem. A ty? Zwróciła się groźnie do Małgosi. Możesz na razie sprzątać. Potem zjem i ciebie. Tak się szczęśliwie złożyło, że baba Jaga miała bardzo krótki wzrok, a kiedy Małgosia wysmarowała jej okulary masłem, widziała jeszcze mniej. Pokaż no, mi Jasiu, swój palec, mówiła baba Jaga każdego ranka, żeby sprawdzić, czy już przytył. Tymczasem Małgosia przyniosła bratu kosteczkę kurczęcia. I odkąd, kiedy baba Jaga chciała sprawdzić palec chłopczyka, Jaś podsuwał jej kosteczkę. Jeszcze ciągle jesteś za chudy, narzekała czarownica. Kiedy wreszcie staniesz się pulchny i smakowity? W końcu babie Jadze znudziło się czekanie. Napal pod kuchnią, rozkazała Małgosi. Dziś na obiad będzie smakowity pieczony chłopiec. Chwilę później głodna i niecierpliwa baba Jaga poganiała dziewczynkę. Pobiegnij i zobacz, czy piec już dość gorący. Nie wiem, czy potrafię powiedzieć, czy jest dość gorący, pisnęła Małgosia. Teleniuchu! Wrzasnęła na małą, rozzłoszczona baba Jaga.
Sama pójdę zobaczyć. Kiedy Baba Jaga nachyliła się, aby zajrzeć do pieca i sprawdzić jego temperaturę, Małgosia z całej siły popchnęła ją i zatrzasnęła drzwiczki. I taki był koniec Baby Jagi. Małgosia czym prędzej pobiegła uwolnić z klatki braciszka. Następnie oboje upewnili się, czy drzwiczki pieca są dobrze zamknięte. Dla pewności założyli wielką kłódkę. Zostali parę dni, aby jeszcze trochę poskubać chatkę i w pewnym momencie wśród rzeczy Baby Jagi odkryli wielkie czekoladowe jajo. Wewnątrz znajdowała się szkatułka pełna złotych monet. Na pewno Baba Jaga spaliła się już na popiół, rzekł Jaś, więc weźmy sobie jej skarb. Napełnili cały kosz jedzeniem i wyruszyli w las, aby odnaleźć drogę do domu. Tym razem mieli szczęście, bo już drugiego dnia ujrzeli ojca śpieszącego w ich kierunku ze łzami w oczach. Wasza macocha nie żyje. Wracajcie ze mną do domu, kochane dzieci, wołał wzruszony. Dzieci uściskały ojca. Obiecaj, że już nas nigdy nie porzucisz, powiedziała Małgosia, obejmując ojca za szyję, a Jaś otworzył szkatułkę. Patrz, ojcze, powiedział, jesteśmy teraz bogaci. Nie będziesz musiał już nigdy rąbać drzewa. I odtąd żyli długo i szczęśliwie. Przekład Zbigniew Wójcik. Czytała Jumi.